Kraków jako pierwsze miasto w Polsce chce zakazać grodzenia osiedli, w ślad za nim mają zamiar pójść warszawiacy. Na wprowadzenie restrykcji pozwala ustawa krajobrazowa. W Łodzi płotów wciąż przybywa. Grodzi się już nie tylko nowo powstające osiedla, ale również te zbudowane wiele lat temu. Biuro Architekta Miasta już pracuje nad kodeksem krajobrazowym. Czy będzie w nim zakaz grodzenia budynków wielorodzinnych? Sprawdzała Monika Aleksandrzak. Mieszkańcy tych bloków na łódzkich Bałutach swój teren ogrodzili kilka lat temu. Głównie chodziło na naszym terenie, że pełno butelek było po pijakach. Butelki od piwa, od małpek, od wódki, wyrzucone szkło, potłuczone, a teraz jest porządek po prostu. Zanim podjęli tę decyzję, próbowali innych rozwiązań, na przykład tablic informujących o obowiązku sprzątania po swoim psie, czy zakazie parkowania przez mieszkańców innych bloków. To jest nasz teren, prywatny, wie pani. Mamy tak zwaną indywidualną własność, własność notarialną, także my za to kupę pieniędzy płacimy w roku. No i ludzie zdecydowali, że jednak nie ma gdzie samochodów trzymać. Wie pani, no był brud syf na tym terenie naszym. I dlatego no, jest to, co jest. Nie każdy tak może się ogrodzić też. No tutaj mają ten plac, no płacą za to i sobie ogrodzili. U nas też tam na Limanowskiego mieszkam, chcieli ogrodzić, ale ja się też nie zgadzałem. Do zarządu spółdzielni mieszkaniowej Żubarć zgłasza się coraz więcej wspólnot, które chcą stawiać płoty. Niektóre z nich wycofują się, gdy słyszą, że pieniądze na ogrodzenie wyłożyć muszą sami mieszkańcy, bo nie może być to zrobione w ramach funduszu remontowego. Większość jednak chce się odgrodzić. W zeszłym roku, w czerwcu, została znowelizowana ustawa Prawo budowlane i artykuł 29 mówi, że na ogrodzenia nie potrzeba żadnych zezwoleń. Potrzebne jest tylko zgłoszenie na ogrodzenia powyżej 2,20 metrów wysokości. Większość budynków wielorodzinnych, które niedawno w Łodzi wybudowano, jest ogrodzona. Klienci nie chcą kupować mieszkań na otwartych osiedlach. To tak naprawdę już jest taki standard, którego właśnie klienci się nawet nie domagają, ale już oczekują, że to będzie w standardzie. Daje im to komfort i poczucie bezpieczeństwa tak naprawdę. Ja nie mam samochodu, dla tych samochodziarzy mają samochody, gdzie postawić. Mają pewne, że nic im się nie stanie, bo jest pilnowane. No ochrona jest zawsze. Wie pani, no przyjemnie jest. Się po prostu nikt nie pałęta, tak no, można powiedzieć, nie? To jest ten plus. Przede wszystkim trochę spokojniej jest, tak, taka psychika jest, że wiem, że ktoś jest, że wiem, że jest zamknięte, że ciągle są monitory, wszędzie monitorujemy zamykamy tą furtkę, dbamy o to, żeby była brama zamknięta. Polskie miasta chcą walczyć z izolacją społeczną i dzieleniem przestrzeni publicznej. Wprowadzona w zeszłym roku ustawa krajobrazowa pozwala na wprowadzenie zakazu budowania ogrodzonych osiedli. W Łodzi Biuro Architekta Miasta już pracuje nad kodeksem krajobrazowym, ale całkowity zakaz stawiania ogrodzeń raczej się w nim nie pojawi. Takie ogrodzenie, przez które widać to, co się dzieje po drugiej stronie, tudzież jest zaaranżowane razem z zielenią, to absolutnie takie ogrodzenie powinno być dopuszczane. Natomiast jest pewien interes publiczny, który też należy chronić, czyli pewnego rodzaju ogrodzenia jakieś blaszane, czy tak rzucam ogólne hasła. Tak bardzo są krytykowane ogrodzenia betonowe, także pewnie będziemy rozważać taki zapis, żeby ich zakazać. Ważna jest też wola łodzian, dodaje architekt, a w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w mieście tylko 12% ankietowanych było za zakazem grodzenia.